Cześć kochani, z tej strony Maria, zwana Luną. Chciałam wam pokazać, że jestem w pięknym miejscu. To jest początek ścieżki Hochbergów w Wałbrzychu, przy Księżu. Tam jest książ, zamek. Będziemy szli na ruinki. W takim cudownym miejscu jestem. Piękna pogoda dzisiaj, pełne słoneczko, 7-8 stopni, ale zobaczcie jak tutaj jest stromo, nie polecam spadać, bo można się lekuchno zdziwić, jakby tak ktoś tam chycnął sobie w dół. No, dopiero początek drogi, później będzie gorzej, później będzie sapanie, jak ktoś nie ma kondycji, a ja kondycji jak wiemy nie mam. Zatem, no, jeszcze się do was odezwę. Podziwiajcie, jak cudownie. No, to ja się chwilowo wyłączam. Patrzcie na to. No, coś cudownego. Piękny ten las w tych górkach. Naprawdę polecam. Coś cudownego. Oślepia mnie. Taką ścieżkę tutaj mam. Jak ktoś ma lęk wysokości, to średnio może się tu czuć. Tutaj się przytrzymam. Patrzcie. Fantastyczna sprawa. Jakie niebo błękitne i te żółte kolory. Nic nie widzę. Słonko oślepia. Niesamowita sprawa. Widzicie? Można się przestrachać, jak ktoś taki wrażliwy na wysokości. O, a tam w dole szumi strumień. Będziemy przez niego przechodzić. Ale trochę mgiełka jest jeszcze tam na tych drzewkach. I tutaj takie piękne skałki i sosna na tej skałce. No, tu jesteśmy w najniższym punkcie. Chyba się przesunę, żebyście mnie widzieli, bo szumi woda. Przyleźliśmy stamtąd gdzieś tam, albo nawet tam. Jesteśmy na mostku, o tej rzeczce wam mówiłam. Potoczek taki śliczny. Jedna strona. Druga strona owego potoczku. A dostać się trzeba tam. Więc teraz najgorsza część. Podejście pod górę, którego osobiście nienawidzę. Będę sapać, pocić się, będzie mnie męczyło serducho. No ale idziemy. Muszę dołączyć do towarzystwa, żeby mnie nie porzucili. No. Jeszcze raz potoczek. Co my tu mamy? O, romantyczne ruiny starego zamku Książ. No i na te ruiny właśnie człapiemy. Dobra, to ja się wyłączam, co by nie złapać zająca. Wlazłam prawie na górę. Sapię jak stara lokomotywa. Ale patrzcie, jak pięknie wygląda ten las. Jak dla mnie, to jest Lothlórien. Złoty las elfów. Coś cudownego.
Idę teraz do ruin. Minę tutaj Państwa, którzy obierają sobie szlaki. Opowiem Wam, że taka niefajna przygoda nas spotkała, bo zaraz za tym mostkiem na schodach stali Państwo z owczarkiem niemieckim, bez kagańca, i ten pies rzucał się na ludzi. Oni go ledwie utrzymywali. Jaką trzeba być bezmyślną jednostką, żeby znać swojego psa i nie wziąć kagańca. Podstawowej ochrony chroniącej ludzi przed zębami twojego psa. No dramat. Państwo mnie minęli, wysłuchali historii o psie, a tu są, kochani, ruiny starego zamku książ. Ja się patrzę trochę pod nogi, co by się nie wykopytnąć. Moi to już tam dawno są z przodu, ale wiedzą, że ja nagrywam. Dlatego spokojnie mnie zostawili. Z tyłu czekają tam na mnie, robią zdjęcia. Patrzcie, jak to fajnie wygląda w tym lesie bukowym. Coś cudownego. Tak, ja kondycji nie mam, kochani. I ja się z tym nie kryję. Wow. Piękne. Piękne. Stamtąd przyszłam. Tu są jakieś ruiny. Piękne drzewa nad tym. No, trochę ludzi jest. No taka pogoda, wiecie, wyjeżdżaliśmy z Oławy. Było 2 stopnie. Szaro-buro, ponuro, chmury, mgły. Dojechaliśmy tu do Wałbrzycha. I tak jak uprzedzali, że będzie piękna pogoda. Jest, nie wiem, tutaj chłodniej. W mieście pewnie cieplej, ale jest powiedzmy te 6-7 stopni. No ale widzicie to słońce, to niebo. No jest przecudownie. Idę dalej. Zobaczcie, jakie to fajne miejsce. Idziemy sobie po schodkach. I nowy rok. Są schodki. Jak polecę, to będziecie świadkami mojego polecenia. Mój upadek luny. Oj. Tak was tam puszczę, bo tu są schodki, kamienie i korzenie. Cudownie. Trochę chłodno. Czapkę zdjęłam, bo do zdjęcia pozowałam. O, jak fajnie. Jakie widoki. O, słonko. Ostro daje. O, nasi byli. Znaczy nie moi. Patrzcie, jak ładnie. Muszę zmienić rękę. Się idzie potknąć. Coś fantastycznego. Jak ten bluszcz tutaj ładnie to porósł. Jeśli ktoś liczy na jakieś wiadomości ode mnie na temat tych ruin, to zerowe. Ja się takimi rzeczami nie interesuję, ja tylko lubię chodzić, oglądać. Jeszcze chwilkę rzut na ruinki. I teraz idziemy na punkt widokowy. Ja się potknęłam właśnie o jakiś wystający kamulec. Tu mam schodki. Idziemy. Uhuhuhu. O, jaki komin. Tak.
Coś wspaniałego. Powiem wam, warto było się ssapać, żeby tu przyjść. Bo jest po prostu przepięknie. O kurwa. O kurka, kurka. Trzeba tu uważać. Bo można naprawdę się gibnąć. Patrzcie, jaki kontrast w ogóle jest między cieniem a słońcem. Szaro-błękitne na złote. Ale te dęby tutaj po prostu cudownie wyglądają. O, jest zamek. Nowy książ, właściwy. I tam na dole płynie rzeczka. I widzicie jej wśród tych gałązek. O, a tam? Tam byliśmy. Stamtąd startowaliśmy. I obeszliśmy sobie te górki tutaj całe to. Tam gdzieś dołem. No i stamtąd przyszliśmy. Więc taki spacerek zacny, powiem wam. Ale się nie zmęczyłam. Myślałam, że będzie gorzej, bo ja to wiecie, z tą moją kondycją. Żebym tylko tu nie fikła. Idziemy do pięknego punktu widokowego. Jak widzieliście, kawałek mojej brody. Bo się patrzę pod nogi, coś piąty raz zresztą wam mówię. Ależ tu jest cudownie. Jak ja lubię takie klimaty. O, jakieś dziupelki. Uhuhu. No, tu trzeba tak zejść. O. O. Sorry, że trzęsło, ale się nie dało inaczej. O. Kombinacje alpejskie. I zamek książ. Cześć. Nie planowałam, ale jak się okazuje, czasami samo przychodzi. Czyli mogę teraz powiedzieć, że w wstawce wcześniej widzieliście niezbyt udane próby vlogowania w terenie. Byłam mocno zestresowana, ponieważ nie byłam sama, bo oprócz męża były jeszcze z nami dwie koleżanki i to one mnie stresowały, dlatego film wyszedł dosyć chaotycznie i no, praca kamery jest największą wadą. Za bardzo machałam tym telefonem, ale mam nadzieję, że dało się to obejrzeć i przynajmniej mieliście okazję zobaczyć, w jakich pięknych okolicznościach przyrody byłam wczoraj. Wczoraj to z mojej perspektywy był 9 listopada, a dzisiaj jest 10 listopada i niedziela. I nie miałam planów, ale potem okazało się, że jest pewnego rodzaju zapotrzebowanie, tudzież potrzeba, na to, abym wykonała ważkę. I może jedną, może dwie, może jeszcze jednego pajączka. No więc dzisiaj sobie spokojnie usiadłam i będę robiła ważkę. Zacznę ją, mam nadzieję, że jutro ją skończę. Nie wiem, nie mam jeszcze, wiecie, wprawy, jedna jest za mną. Tutaj mam
szablon, ale ja ten szablon poprawię, bo ma za długie skrzydełka. Ja je zaraz troszeczkę okroję, zmniejszę, bo to byłoby niepraktyczne. Tym razem będę robiła na czarnym filcu, bo ma być ciemna, granatowo, perłowo-srebrzysta. Tutaj mam cały grajdołek, to sobie przesunę rzeczy potrzebnych, różnych bajorki, nitki, żyłki, cyrkonie, zapinki. Przydatne urządzenie i do wykinania druciku, i do łapania igły i przeciągania jej, a czasami jest ciężko, różnego rodzaju właśnie te błyskotki. Jeszcze, no i mam też właśnie druciki takie kolorowe, czarny czy taki zwykły srebrzysty, powiedzmy. Nożyczki do cięcia tych drucików specjalne. Znaczy specjalne, bo ja im takie przeznaczenie nadałam. One to są normalne nożyczki do haftu. I wiecie co? Spróbuję Wam, bo terapia molinowa Iwonka mnie zapytała. To wyciągam, bo będzie potrzebne. O, mam też igły. Fajne igły do koralików, tak? I jeszcze takie inne igły do koralików mam. Tu mam cały zestaw już wielokrotnie, oj przepraszam, używany. Igieł do koralików. Słabo je widać tutaj na tle tej, ale zobaczcie, one są dosyć długie, strasznie cienkie. One się łatwo łamią. Tu kupiłam dwie, druga jest gdzieś tam wbita. I ona jest fajna, bo ona jest troszeczkę grubsza, troszeczkę krótsza, ale przez to również bardzo fajnie... Mam nadzieję, że się tak nie złamie, ale przechodzi przez najmniejsze nawet te sidy, koraliki. A te tutaj, to zupełnie króciutkie, ale widzicie, też są cieniuteńkie, kupiłam w pasmanterii stacjonarnej. Widzicie, stal niklowana, super. 7 zł to nie jest koszt, ale tu nie ma jakiegoś specjalnie rozmiaru. OP-109, no nie wiem, co to znaczy. Igły specjalne, tak? Chciałam zobaczyć, gdzie to sprodukowane. A, chyba w Polsce, bo bawpol.pl. No to będę testować, zobaczymy, czy są fajne. Ale a propos właśnie, wracając do terapii molinowej i do Iwonki, bo ona robiła tego listka takiego z koralików i ona tam używała określenia... Kurczę, teraz nie pamiętam. No nie pamiętam, ale na bajorek. I zastanawiałyśmy się, rozmawiając któregoś dnia, czym to się może różnić. Próbuję sobie przypomnieć tego słowa, którego ona używała. Już część słowa sobie przypomniałam, ale dobra. Ale to zrobimy tak. Bo są dwa rodzaje bajorków. Tu przesunę. To jest bajorek sztywny, twardy tak zwany. Jak szukacie w internecie, no on się tutaj gibie, tak? Ale jak szukacie w internecie i wpiszecie bajorek, to może Wam wyskoczyć dużo różnych rzeczy bajorkopodobnych. Jak wpiszecie bajorek twardy, to wyskoczy Wam bajorek, który jest taki sprężynkowy, ale jest taki w miarę sztywny. Można to powiedzieć. Wiecie, na czym polega bajorek. Ja tu wyciągnę, bo mam kawałek już. No chodź tu, chodź tu, chodź. Muszę go złapać. Tu już mam taki kawałek troszeczkę rozciągnięty, widzicie? To jest taka, o, tam nic nie widzicie, o. To jest taka sprężyneczka, można powiedzieć. Znaczy to nie jest sprężynka, bo to nie sprężynuje, tylko to ma taką formę spiralnie zwiniętego drucika miedzianego, pokrytego pewną powłoką. I to jest bajorek. O, teraz widzicie, jak ja go rozciągnęłam, to on się sztywniejszy robi, niż kiedy jest taki mocno zwinięty. On sztywności nabiera podczas tego takiego rozciągania. Natomiast i ona tym obszywała tego swojego listka. Mówiła, że go troszkę za mocno rozciągnęła, bo się obawiała, że jej zabraknie. I ona tam właśnie używała tego takiego francuskiego słowa na to.
Ale bajorki są też takie miękkie. Zobaczcie, to jest takie bardzo lejące. To jest po prostu jak sznureczek. Jest różnica, zwłaszcza w dotyku, między tym. To jest jednak sztywniejsze, a to jest takie jak gumka. I to jest robione na tej samej zasadzie, tylko prawdopodobnie ten drucik jest o wiele cieńszy. Kurczę, nawet ten mój telefon łapie różnicę. Widzicie? Widać wszystkie niedoskonałości moich skórek przy paznokciach i samych paznokci. Ale nie o to chodzi. Drucik, z którego jest to skręcone, jest po prostu o wiele cieńszy, bo sama ta rureczka jest troszeczkę jakby odrobinkę, niewiele, tam powiedzmy pół milimetra grubsza. Albo nawet i nie, może to jest tylko złudzenie optyczne. Ale to jest takie, no to jest sztywniejsze, to jest takie, no widzicie jak to lata. To się leje jak ding, ding, ding. I to jest tak zwany bajorek miękki. I to się używa do różnych takich, wiecie, oficerskich napagony, wyszywania belek. Fajne to takie. No naprawdę, jak gumka. O, trochę się rozciągnął, bo pociągnąłem. Jest bardzo cieniutki. Natomiast to jest jednak mimo wszystko troszeczkę mocniejsze. I ja tego używam po lekkim rozciągnięciu, takim jak tu, on wtedy nabiera się tej sztywności, do usztywniania brzegów właśnie broszek, bo to fajnie tak utwardza. Przy okazji cienka żyłka wchodzi pomiędzy te zwoje, nie jest niewidoczna wtedy i fajnie to przymocowuje. No, poza tym jest to też element ozdobny. Dobra. Na pewno Iwona, jak obejrzy, to napisze nazwę tego bajorka twardego, którą ona używała i pod którą to też widnieje, prawdopodobnie za granicą, a my mamy rozróżnienie po prostu na twardy i na miękki, w komentarzu, bo ja naprawdę nie pamiętam tego słowa, nie używam go, więc jest mi troszeczkę obce. No. Tego nie chowam, dlatego że będę używała go właśnie do tej ważki, bo to będą takie kolory. No i co? No i jeszcze mam całe pudło. To jest tak spontanicznie nagrywany film. Koralików. Widzicie, ile tego tu mam? Koraliki, cekiny. To na dół powinno być, bo zieleni i czerwieni nie będę używała. Ale zobaczcie, ile tego jest. Ile ja się dorobiłam. A dorobiłam się bardzo dużej ilości tych cudnych rzeczy od byłej, można powiedzieć, szwagierki, która będę zaraz stąd wygrzebywała odpowiednie kolory, która po prostu uradowała mnie swoimi zapasami, bo chciała wyszywać koralikowe hafty takie podmalowane i robić jakieś bransoletki, ale jej się znudziło, wiecie, dziecięcie jej się narodziło i troszeczkę stwierdziła, co to ma leżeć, więc mi przysłała. No i zaraz będę tutaj wygrzebywać po prostu najpotrzebniejsze elementy. To musi iść do drugiego. Które będą niezbędne do moich poczynań, ale no powiem wam, patrzę na te wszystkie koraliczki. To jest po prostu, och. O, tutaj takie perełkowe. Wybiorę sobie kolory, będę robiła tą ważkę. Więc, ojejku, już 10 minut do was gadam. Zaskoczona jestem. No więc jak coś zrobię, to wam pokażę. Po kolei nie planowałam nagrać filmu z tego, ale najwyraźniej jednak będzie. A później będzie kawka z haftem i potem będą hafciarskie espressa i tak się będzie. Mam co robić, będę miała co pokazywać. Do zobaczenia w następnym wejściu. Hej, jestem z powrotem. Na chwileczkę dosłownie. Korzystam, że mąż poszedł sobie trening zrobić. No i teraz tak. Na chwilę obecną wygląda moja ważka. Przyszyty ma już kryształek. Jest prawie cała, jak widzicie, obszyta bajorkiem. Robię też jej takie, powiedzmy, żyłeczki. Zostały mi jeszcze tutaj na tym skrzydełku. Dwa kawałki mam już tu przygotowane. To igiełka, o tu ten mniejszy, to jest główka.
O, jakoś takoś tu będzie. No i tu mam cały zapas. Ona będzie w takich stonowanych kolorach, jak widzicie. Tu są koraliki na ogonek. I tym razem nie będzie cekinów. Tak, tutaj mam oczywiście też cyrkonie, które będą otaczały te plecki. Nie będzie tylko plecki, nie będzie, główka nie będzie otoczona cyrkoniami, ewentualnie będzie otoczona też kawałkiem bajorka, ale to jeszcze się zdecyduje później. No, to na tę chwilę tyle ode mnie. Jak przygotuję te, przyszyję te bajorki, to może przyszyję tą główkę. I koniec na dzisiaj, bo się zrobiło bardzo ciemno, już jest dosyć późno. Trzeba zrobić obiad. No i powyszywać trochę krzyżyki. No, Rudzik albo Wilk czeka. Nie wiem jeszcze, co dzisiaj zrobię. No, to do zobaczenia. Pa! Hej, kręcę z ręki, bo tak na szybko. Jestem na takim etapie. Mamy przyszytą główkę, plecki, pięknie błyszczące cyrkonie. No i tutaj jest błyszczący koralik, który będzie również tutaj. To są takie koraliki. One będą obszyte takimi koralikami i wypełnione będzie to takimi albo takimi. I niestety duże pole moje pracy dzisiejsze zajął ten jegomość, który, jak widzicie, nic sobie nie robi z tego, że zostawił mi niewielki fragment przestrzeni. Musiałam się przesunąć, bo pan książę uznał, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby sobie strzelić drzemkę. Tak. No a tam widzicie z tyłu moje pozostałości wczorajszego haftowania, które czeka tam. O, i moja monstera. Rośnie jak durna. Bardzo się cieszę z tego, że tak rośnie. I tam pod nią jest mała monsterka, która przez 2 lata nie wypuściła praktycznie żadnego liścia. Jak ją przeniosłam do tego pokoju, do starszej siostry, to zaczęła wypuszczać liść po liściu. Chyba jej brakowało słońca. No ja się tak nie znam na pokojowych roślinkach. No, to ja sobie dalej będę tutaj ważkę dziobała. Oczy mi się męczą ze względu na ten czarny filc, ale jakoś damy radę. Na razie się wydaje bardzo ciemna, no ale jasnymi koralikami ją rozjaśnię, tak. Właśnie to chciałam powiedzieć. Dokładnie tak chciałam sformułować to zdanie. No. Uśmiechnij się. Antek, pokaż nos. Budzi, 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 kotek. Patrz, jaki ma fajny. No, ale o jakiego ma wampirzego zęba. Nie wiem, czy słyszycie, ale oczywiście się odpalił i mruczy. No, jo, 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 jo. Zamrucz. Piękny kocio. Będzie spał. To do zobaczenia w następnym wejściu, kochani. I znowu jestem z wami. Dzisiaj na szczęście mam słońce, bo przez ostatnie 2-3 dni było tak ciemno, że robienie na tym czarnym filcu było po prostu męką dla moich oczu. Ale jak widzicie, dzisiaj słonko ładnie przyświeca, więc fajnie się robi. I tak prezentuje się ponad połowa ważki. Czyli mamy łepek, tułów i to jest prawa strona skrzydełek. Narzuciłam sobie dosyć problematyczny temat, bo jak widzicie, błękity i biele. Przy czym zależało mi na ciemnych błękitach, a nie mam aż tylu koralików. To jest kolekcja, z której próbowałam korzystać i no, inaczej to wygląda na tym skrzydełku
Jest to ostre słoneczko tutaj, więc fajnie się to wszystko mieni. Mam niewytarty ekran i paskudnie to wygląda na moim ekranie, jak nagrywam, bo mam po prostu smugi, jak przetarłam z jakichś kocich kłaków ekran telefonu i są po prostu takie rozciągnięte paluchy, straszne. A w słońcu się odbija, nie? O, pod takim kątem też. No i co zostało? Zostało tak naprawdę odbicie na lewą stronę tego, co uprodukowałam tutaj. W moim zamyśle było faktycznie, chodź tu, łążko. Sobie tutaj. Tak, w moim zamyśle faktycznie było zrobienie tutaj ciemnego, nie widzę, tu o, ciemnego oczka otoczonego niebieskim i białym okręgiem, a na dole chciałam zrobić błękitne, jaśniejsze oczko otoczone ciemnymi, ale no na tym filcu nie wyszło to tak, jak chciałam. I teraz Wam, kochani, szukam okiem moim, czy to były te, czy to były... Nie, to były te. O, tak. Tutaj, no, powiem Wam, że to słońce takie jest, spauzuje. Jestem z powrotem, zaciągnęłam firankę, żeby troszeczkę mniejsze kontrasty były, bo nie wygląda to dobrze. Tak, ten koralik tutaj... widzicie, chciałabym Wam pokazać, jak on się mieni, ale się nie mieni. To w teorii jest ten koralik, co tutaj w tym woreczku. Wybaczcie, że tak z ręki kręcę, ale statyw, wiecie. Ale tak patrzę, że on się tak nie mieni, że ja nie wiem, czy ja nie dałam tych koralików ciemniejszych. Takich, które się troszeczkę słabiej mienią tym takim opalizującym odcieniem, bo jeszcze gdzieś mam, ale to już zupełnie takie ciemne, to ich tutaj nawet nie wyjęłam. No. Natomiast ten tutaj, to jest, moi kochani, to. I zobaczcie, jaka jest różnica, kiedy sobie te koraliki tutaj leżą na jasnym filcu, bo po filcu po prostu one mi się nie turlają i jak mi się rozsypią, to nie uciekają tak bardzo. A jak on wygląda tu? Po pierwsze, wydaje się o wiele mniejszy, ale fakt, że on jest półprzeźroczysty zapewne, to ten czarny filc go tak przyciemnia, bo jeszcze tu na górze robię cień telefonem. Widzicie, też są dwa takie większe koraliczki. I tu jest rządek tych takich większych koraliczków, cztery. I one nie wyglądają tak jak tutaj. To mnie, wiecie, no ja się cały czas tych koralików też uczę. To mi pokazuje, że faktycznie podkład ma ogromne znaczenie. Ja się teraz zastanawiam, jak ja wytnę też tą, te skrzydełka, tą ważkę z tego filcu, czy ona będzie mimo wszystko jednak jakoś tak jaśniejsza z racji tego, że nie będzie tego wszystkiego naokoło. No to jak ją zrobię, no to po prostu Wam pokażę. Ale faktycznie te białe koraliki, które tutaj widać na brzegach, tu na dole pasek i tu na górze, to są, moi drodzy, takie koraliczki, które mają białe, nieprzeźroczyste środki. I te środki na tym czarnym tle się wybijają. Natomiast to, co jest, gdzie są te nożyczki, tu, to tutaj na dole, ten pasek, to prawdopodobnie, ja nie dam sobie głowy uciąć, bo już teraz nie pamiętam, ale to są te, takie koraliki, mam tu cały pełny pojemniczek, to są takie koraliki przeźroczyste, kryształowe, z lekką powłoką aury. I zobaczcie, że one tutaj przyjęły kolor otoczenia. Bo jeszcze mam rządek tutaj koralików. I to prawdopodobnie są, moi drodzy, albo te, które mają taki złoto-srebrny środek, albo nie wiem, które.
No w każdym razie myślałam, że będą większe kontrasty, natomiast no najbardziej wybijają się te z białym środkiem i takie błękitne. To są te, które są tutaj w tej linii na dole. Tej linii. No i bodajże chyba one otaczają oczko dolne i są dwie sztuki koralików na górze. Tutaj i obok. Następną ważkę, o ile będę robiła ważkę w najbliższym czasie, to na pewno pójdę w jakieś zupełnie inne kolory, bo troszkę mnie te ciemne odcienie zmęczyły, przy czym powiem Wam, że najbardziej z tego wszystkiego to podobają mi się tutaj. Chodź, pod kątem będziesz, to będzie Cię lepiej widać. Widzicie tutaj rządek na górze, tu, o, ten taki rządeczek. I tutaj. To są, moi drodzy, takie maleństwa opalizujące benzynowo, tak. I powiem Wam, one mi się tutaj najbardziej podobają. Może po prostu lubię takie odcienie tęczy. Magia. No. Więc taki wybrałam sobie odcień, ale teraz właśnie, dlaczego ja wybrałam takie odcienie? Ponieważ ja tę ważkę wyszywam, kochani, na aukcję charytatywną organizowaną przez firmę mojego męża, a kolory firmy mojego męża to jest ciemny granat z białym, srebrzysto-białym, takim o, perłowo-białym bardziej bym powiedziała, logotypem. Zatem to są właśnie, próbowałam w tych odcieniach zrobić tą ważkę, żeby się jakoś kojarzyła. Także przekażę na tą aukcję charytatywną pajączka, którego miałam granatowo-srebrnego, bo też się wpisuje fajnie w te kolory. No i myślę, że na więcej czasu mi nie starczy, bo no też muszę coś zrobić dla siebie, a tak prawdę powiedziawszy to nie dla siebie, tylko dla nich, żeby mieć za co kupić saszety. Moja niunia. To jest niunia Kejrunia. Pokaż paputa. Patrzcie, jakie ma fajne na paputkach. Mu takie fajne. O, tu ma ciemnoróżowe. Takie ma paputnica, kochana moja. No, bąbelek, bziuchaciek. Mruczy sobie tutaj. Tak. Antek na łóżku śpi. Dzisiaj Kejra jest. Ma parcie na szkło. A prawdę mówiąc, to ma parcie na mój ciepły szalik, który tutaj służy mi do okrywania, kiedy jest chłodniej w domu, bo nie chcę odpalać kaloryferów tak bardzo, a lubię się tak ogrzać, taki ma, widzicie. Gruba jest, nie? Ona nie jest taka gruba, ona się rozlewa, ona ma za dużo skóry w stosunku do tego, co ją wypełnia i po prostu się tak rozlewa tutaj. Mój paputnik ukochany. No, ona bardzo cichutko mruczy, rzadko kiedy słychać jej mruczenie. A w ogóle to jest bardzo nerwowa i mieliśmy przygody z nią, ale to było wiele, wiele lat temu, bo moje kotki mają dyszkę około. No i to też jest oczywiście znajda po kocim katarze, stąd nie ma oczka. Pokaż kulkę. Nie pokażesz kulkę? Dobra, nie pokazuj. Nie. Paputnica ukochana moja, paputnica, tak. No. No i tak, teraz będzie się ocierać tutaj, tak. No, dobra, kochani. Ja się zaraz zabieram za zupełnie nowy projekt, który właśnie robię z myślą o tym, żeby go wystawić, sprzedać i mieć na kocie saszety. I być może mulinki. A z Wami się żegnam. Nie zdążę zrobić tej ważki do momentu, kiedy będę chciała opublikować ten film, czyli do jutra, więc ewentualnie ukończoną sfotografuję, wstawię do następnego filmu. Trzymajcie się, moi drodzy. Żegnam się z Wami razem z tą paputnicą, która właśnie się drapie w kulkę po oku. Ona tam ma prawdopodobnie tłuszczyk zebrany. To nie rośnie jej w żaden sposób, nie boli ją, tylko po prostu czasami ją może swędzić albo po prostu się teraz myje w kulkę.
Tak się śmieję, że to jest jej takie niby oko. No. Weterynarz nic z tym nie robi. Mówi, żeby nie ruszać, jak się to nie zmienia, więc nie ruszamy. No moje serduszko, Boże, jak ona słodka. No, to tym rozkosznym widokiem żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, kochani. Pa, pa!